Polskie Stowarzyszenie Energii jest organizacją działającą na rzecz rozwoju branży magazynowania energii i transformacji energetycznej w Polsce. To, czym się zajmujemy, jak my rozumiemy naszą rolę, to jest działanie na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej, transformacji w kierunku energetyki rozproszonej, odnawialnej. Tak, reprezentujemy czołowe firmy działające w branży magazynowania energii. Są to zarówno producenci, jak też inwestorzy, integratorzy, deweloperzy, zarówno z kraju, jak też z zagranicy. Targi to jest świetne miejsce i okazja do zaprezentowania naszej działalności, ale też związana jest z naszą misją działalności edukacyjnej. Tutaj spotykamy się z klientami końcowymi, z rynkiem. Możemy z nimi porozmawiać, możemy poznać ich potrzeby, ale to też jest bardzo istotne, że jesteśmy w stanie i chcemy przekazywać wiedzę na temat magazynów energii dla klienta końcowego, czy to prosument rozumiany jako osoba fizyczna, dom jednorodzinny, ale przychodzą do nas również przedsiębiorcy, inwestorzy, wielkoskalowe źródła wytwórcze odnawialne i też pytają o kwestie techniczne, prawne związane z inwestycją w magazyn energii. Naszą misją jako stowarzyszenia jest właśnie dbać o przekazywanie rzetelnej informacji, jest dbać o to, aby inwestycja w magazyn energii była inwestycją bezpieczną i od strony technicznej, ekonomicznej i prawnej. Rola magazynów energii w zmieniającym się systemie rozliczeń dla prosumentów będzie znacząca. Tak naprawdę dzisiaj widzimy to na targach, przychodzą do nas prosumenci i pytają, co po 1 kwietnia, jaki magazyn energii, na co zwrócić uwagę, czy magazyn energii będzie, zastosowanie magazynu energii jest w stanie zrekompensować od strony finansowej kwestię tego systemu prosumenckiego, systemu opustów, który jest likwidowany. Tak więc odpowiadamy na te pytania, tak żeby prosumenci mieli pełną wiedzę na ten temat. To, czego spodziewamy się na rynku i co jest istotne ze względu na rozwój branży, to oczywiście to, co powinno się wydarzyć w najbliższych tygodniach, to jest ogłoszenie regulaminu programu Mój Prąd 4.0, który zgodnie z wszelkimi zapowiedziami będzie obejmował również dopłaty do magazynów energii. Druga kwestia, która jest niezwykle istotna, to jest włączenie się w pracę nad europejskim rozporządzeniem bateryjnym. Rozporządzenie to zdecyduje o atrakcyjności Polski jako miejsce lokowania przemysłu bateryjnego, ale szerzej przemysłu związanego z magazynami energii. Tutaj chodzi o rzeczywiście wszystkie podmioty w całym łańcuchu wartości. Kolejne kwestie to jest kwestia dopłat do magazynów energii dla przedsiębiorców na potrzeby zachowania parametrów jakościowych energii i to, co będzie niezwykle istotne, to reforma rynku bilansującego, która przełoży się na modele biznesowe dla wielkoskalowych magazynów energii. Korzyści, które oferujemy naszym członkom, to jest przede wszystkim dostęp do wiedzy na temat aktualnych i projektowanych zmian. Jest to możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu propozycji, w jakich zmiany legislacyjne powinny iść. To jest udział w wypracowaniu propozycji zmian pozalegislacyjnych w zakresie programów dofinansowania, konstrukcji programów na prace badawczo-rozwojowe. To jest możliwość nawiązywania współpracy, networkingu pomiędzy podmiotami, ale też ułatwienia, jeżeli chodzi o dostęp do klientów końcowych. Wspieramy działania strategiczne, edukacyjne i marketingowe naszych członków.